jak to bardzo łatwo w dzisiejszej Ewangelii skupić się nad tym, co nas najbardziej interesuje, co dla nas jest najbardziej ciekawsze, owiane tajemnicą, dreszczykiem emocji, czyli na złym duchu. Bo często, kiedy rozmawia się z młodzieżą, z innymi osobami, również starszymi, wątek złego ducha jest najbardziej interesujący. Od razu Pan Jezus, Pan Bóg schodzi na drugi plan, bo już tyle słyszymy, a wątek złego ducha jest ciekawszy. Może wynika to z tego, że jest dla nas mniej zrozumiały i w taki sposób ze złym duchem, jak w dzisiejszej Ewangelii, nie spotykamy się i bardzo dobrze. Spotykamy się jednak w codziennych pokusach, w codziennym zmaganiu, aby wybierać dobro, aby wypracowywać w sobie cnoty, które będą nas wiodły właśnie ku dobremu. Może dlatego ten temat złego ducha jest tak bardzo atrakcyjny. Tak bardzo nas nęci. W końcu to szatan, kusiciel. Ale trzeba nam dzisiaj spojrzeć trochę inaczej na tą Ewangelię. Skoro już wiemy, że to jest temat dla nas bardzo interesujący, łatwo chwytliwy, bo w końcu kusiciel, to trzeba wejść w głąb siebie. Trzeba spojrzeć na swoje sumienie. Trzeba spojrzeć na swoje postępowanie. Często jak przychodzimy do świątyni, zbliżamy się do Pana Boga, zatrzymujemy się przy Jego ołtarzu, mijamy konfesjonał. I dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, abyśmy zrobili sobie rachunek sumienia. Z tego, co jest we mnie. Czy coś dręczy moje sumienie? Czy mam duszę poukładaną? Moje życie właśnie to duchowe jest na dobrej drodze, żyje w łasce uświęcającej. Czy może jest we mnie kusiciel? Jest we mnie jakieś zło? I tu nie mówię o nie wiadomo jakim wielkim złu, że zaraz musimy tak 10 przykazań Bożych przekroczyć, że to zło w nas będzie tkwiło. Ale to powszednie takie zło. To, co nas odpycha od Pana Boga, to, co nas nęci. Czy są w nas takie pokusy? Jak się nim opieramy? A może się nie opieramy? Jezus zachęca nas, abyśmy robiąc ten rachunek sumienia, podążali ku dobremu. Tydzień temu słyszeliśmy Ewangelię, kiedy powołuje apostołów. Mówiłem wtedy o miłosnym wejrzeniu Pana Boga. O takim wejrzeniu, które przenika całego człowieka. Od czubka głowy aż po stopy. To takie wejrzenie sprawiło, że apostołowie, wtedy jeszcze zwykli rybacy, poszli za Jezusem, pozostawiając swojego Ojca, swoją pracę, swoją codzienność. Bo Jezus ich przejrzał. Jezus ich przeczytał. Jezus obdarzył ich miłością przez to spojrzenie. I oni poszli za Nim. To było tydzień temu. I dalej ewangelista Marek kontynuuje dzisiaj Ewangelię. To jest, są kolejne słowa po tym powołaniu uczniów, że Jezus wchodzi do synagogi i nauczał. A ludzie się dziwią, jak to? Wchodzi do synagogi i naucza jako ten, który ma władzę. Zobaczcie, kochani, w tych słowach była miłość, była wiara, była nadzieja, zapewne była sprawiedliwość, był pokój. Dlatego myślę, że oni mogli tak to rozumieć, że ma władzę, że nie wychodzi i nie mówi to, co gdzieś tylko przeczytał, albo wyjął kartkę i teraz przeczytał, jak to w Piśmie Świętym powinno, jak to jest i powinniśmy to realizować w naszym życiu. Nie jest jak uczeni w Piśmie, którzy tylko się nauczyli czegoś, ale przyszedł jako ten, który to swoim życiem wypełnia.
Drogi braci, droga siostro, Jezus nas zachęca, mnie i Ciebie, nas wszystkich we wspólnocie Kościoła, abyśmy właśnie tak rozumieli Chrystusa, jako tego, który przyszedł i swoim życiem już to wypełnia. I z tego się bierze nasza nadzieja, nasza wiara, nasza miłość w Jego wypełnianiu, nie tylko w słowach, ale Słowo ciałem się stało. Idźmy dalej. Jezus w dzisiejszej Ewangelii też spogląda na nas miłosnym wejrzeniem, tylko już trochę innym niż tydzień temu. Tydzień temu, tym powołaniowym, tym przenikającym nas całego, a dzisiaj wejrzeniem i wybraniem mnie właśnie na swojego ucznia, na swoje dziecko. Jak słyszeliśmy w tej Ewangelii, po co przyszedłeś nas zgubić, pojawia się nas. A później mówi, wiem, kto ty jesteś. Jezus rozkazał mu, milcz i wyjdź z niego. Możemy przejść obojętnie tych słów, ale zły duch mówi nas, tego człowieka, w którym jest zły duch, i sam zły duch się boi. Dwie osoby. Potem Jezus mówi, milcz i wyjdź z niego. Skupia się nad tylko tym złem, które jest w człowieku, nad tym złym duchu. I mówi, wyjdź z niego, ale zauważa drugą osobę. I później zły duch wychodzi z niego. Jezus w tym człowieku widzi swoje dziecko ukochane. I chce go zbawić, ale widzi też zło, które w nim jest. I poprzez ten rachunek sumienia nam trzeba wygonić to, co złe w naszej duszy. Właśnie przy kratkach konfesjonału, aby pojednać się z Bogiem, aby wrócić do Niego, aby poczuć u kratek konfesjonału miłosne spojrzenie Ojca. Tak jak syn marnotrawny wracał do miłosiernego Ojca. To jest kolejne, drugie miłosne wejrzenie i druga przemiana człowieka, jaka może się dokonać w naszym życiu. I trzeba nam uświadomić sobie kolejną prawdę. Jak rozumiem, zalża grzechy i postanowienie poprawy. Czy idąc do konfesjonału, idąc tak naprawdę po rozgrzeszenie i pojednanie się z Bogiem, ja już mam w sobie żal? Czy mam chęć poprawy? Czy mam właśnie w sobie to, że kiedy odejdę od kratek konfesjonału, to ja już nie chcę tak czynić, jak czyniłem przed spowiedzią. Bo to, co wyznałem, chcę, żeby Bóg odpuścił i żebym stał się nowym człowiekiem. Wiem, to jest bardzo trudne. Czasami są w naszym życiu każdego z nas takie grzechy, które się powtarzają. I często przychodząc do kratek konfesjonału, wstydzimy się, bo znowu to popełniłem. Ale musi wychodzić cały czas na nowo. Nie chcę już tego czynić, chociaż to czynię jeden, drugi czy trzeci raz. Ale może to jest ta ostatnia spowiedź i już nigdy tego grzechu nie wyznam. Bo Bóg da mi taką łaskę, taką cnotę trwania w dobrym i nie popełniania tych grzechów. I jak łatwo skupić się na złym duchu tylko, a nie patrzeć na miłość Jezusa, nie patrzeć na to, że Jezus dostrzega człowieka i dostrzega zło w człowieku. Nie potępia nas, ale widzi w nas także dobro. I dlatego też wygania tego złego ducha. Dlatego Jezus chce być blisko nas, bo widzi w nas coś wartościowego.
widzi w nas, że jesteśmy zdolni do tego, aby podnieść się z grzechu. I niech to miłosne wejrzenie nam towarzyszy nie tylko w naszym życiowym powołaniu, w codzienności. Niech towarzyszą nam słowa Jezusa, które nas przemieniają. I dzisiaj to miłosne wejrzenie, które uzdalnia nas do tego, abyśmy porzuciwszy zło, żyli jako dobrzy ludzie, żyli blisko słowa, które stało się ciałem. Matko nasza najlepsza, przyjdź nam z pomocą i otaczaj nas swoją łaską, abyśmy odrzuciwszy zło, byli dobrymi Twoimi dziećmi, dziećmi również Ojca, Syna i Ducha naszego Boga. Amen.